Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam pokrowiec siateczkowy na naczynia. Są niektóre kubki, garnki, które posiadają już od razu taki pokrowiec. Niektóre mogą nie posiadać. W moim przypadku akurat jak kupowałem kubek i garnek, to takie pokrowce już były. Ale na przykład jak kupiłem patelnię, to już takiego pokrowca nie było. No zapewne sobie Chińczyk chciał zaoszczędzić. No więc sobie dokupiłem taki. Tam, gdzie kupowałem, są dostępne tylko w kolorze czarnym. Dwa rozmiary, mniejszy dostosowany do kubków, na przykład taki 500 ml i taki większy dostosowany na przykład do garnka 900 ml. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o jakość wykonania, jest to wszystko ok. No, z tymi poprzednimi pokrowcami nic się nie działo, więc raczej z tym też chyba nic się nie stanie. Materiały syntetyczne, więc nie nasiąkają wodą, a jak nawet coś się tu zamoczy, to w miarę szybko to wyschnie. To jest chińska marka jakaś Cool Camp. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, wysokość mamy tutaj 12,5 cm, średnica 16 cm. No ma oczywiście to taki pokrowiec chronić przed zabrudzeniem. Jak włożymy na przykład brudny kubek, brudne naczynie do plecaka, ażeby bezpośrednio nie stykało się z plecakiem lub na przykład z sakwą rowerową, czy coś w tym rodzaju. No, poprzednie pokrowce jak najbardziej się sprawdziły, nic się z nimi złego nie stało, więc z tym raczej też się nic nie stanie. Mamy oczywiście też sznureczek ze stoperem do ściągnięcia tego wszystkiego. No i oczywiście jak to chcemy sobie takie coś kupić, to możemy sobie wymierzyć własne naczynie, mniej więcej ile ono ma, czy aby pasowało do mniejszego lub do większego. No ale w moim akurat zastosowaniu będzie to do patelni, bo takiego pokrowca nie dostałem. Patelnia mała, ma właśnie tą powierzchnię, żeby nie brudziła nam innych powierzchni, w plecaku czy w sakwie. I akurat w tym przypadku do tego pokrowca to pasuje. Ściągamy tutaj. No to oczywiście do patelni jest troszeczkę zbyt wysokie, no ale na rozmiarówkę, na średnicę jak najbardziej z porządku. Mamy to zapakowane, nic tam nie będzie nam się brudziło. Bo tylko w zasadzie do tego to służy. A że jest troszeczkę wyższe, więcej materiału, to trudno. Nie jest to jakieś ciężkie czy coś w tym rodzaju. Jak dla mnie jest w porządku. Czy warto takie coś kupić, to już każdy sobie może na to pytanie odpowiedzieć sam. Czy takie coś jest mu potrzebne, czy może sobie przynosić w jakiejś torbie papierowej, w jakiejś foliowej czy coś w tym rodzaju. Albo chce mieć po prostu tego typu pokrowiec siateczkowy. Ja polecam jak najbardziej, jak komuś takie coś jest potrzebne. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.